Nazywam się Jacek Groń, jestem alpinistą. W tym roku, w sierpniu, wybieram się w Himalaje. Celem naszym jest Makalu, jest to pod względem wysokości 5. szczyt świata. Chciałbym Państwu dzisiaj o tym opowiedzieć. Nasza jesienna wyprawa realizowana jest pod godłem polskiego himalaizmu zimowego. Jest to program w ministerstwie realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także przez Polski Związek Alpinizmu, celem którego jest wyłonienie czołowych himalaistów polskich, którzy byliby w stanie wejść na pozostałe 8-tysięczniki zimą, pozostałe niezdobyte dotychczas 8-tysięczniki zimą. Kierownikiem naszej wyprawy jest znany polski himalaista Artur Heiser, człowiek, który zdobył m.in. Annapurnę w zimie, jest to legenda polskiego himalaizmu. Wspinał się wielokrotnie z Jerzym Kukuczką, wchodząc, tak jak mówię, m.in. w zimie na Annapurnie. Wyjazd organizowany jest także przez Polski Związek Alpinizmu i wspierany przez Fundację Jerzego Kukuczki, fundacja, która wspiera polski himalaizm zimowy. Znaczna część kosztów wyjazdu pokrywana jest m.in. z udziału własnych uczestników. Cały czas poszukujemy firm, instytucji, osób prywatnych, które chciałyby wesprzeć nasz wyjazd na Makalu, na szczyt, który uważany jest za jeden z najwyższych i najtrudniejszych 8-tysięczników. Na wyprawę wylatujemy 20 sierpnia, czyli za niecały miesiąc. Najpierw, żeby dotrzeć pod górę, czeka nas 10-dniowa karawana Doliną Barun. Po dotarciu do bazy, której planujemy rozłożyć około 1 września, 1-2 września zacznie się właściwa akcja górska, czyli zakładanie obozów wysokościowych, poręczowanie. Zaplanowaliśmy, iż cały ten czas poręczowania, zakładania obozów będzie trwał około 1 miesiąca. I tyle potrzebujemy też czasu, żeby się zaaklimatyzować. Każdy z nas, wychodząc do góry, musi zabrać tam część ekwipunku. Musi też wielokrotnie wyjść na wysokość 7400 metrów, żeby myśleć o ataku szczytowym. Atak szczytowy zaplanowany jest na początku października, najpóźniej do 15 października, ponieważ jeśli nie udałoby się nam wejść do 15 października, to już raczej szanse na wyjście są marne, ponieważ w Himalajach na wysokości 8500 zaczyna się zima i zaczynają wiać tak mocne huraganowe wiatry, że wyjście na szczyt nie ma wielkich szans. Jedyną osobą, której udało się wyjść po 15 października, był Jerzy Kukuczka, ale chyba nikomu z nas nie uda się powtórzyć tej historii. Jedziemy z wielkimi nadziejami. Mamy przez cały ekipa nasza 8-osobowa bardzo mocno i systematycznie przygotowywała się do tego wyjazdu. Każdy z nas ma rozpisane treningi. Ja osobiście zacząłem trenować już 15 grudnia. Praktycznie codziennie odbywają się 3-4 godzinne sesje treningowe, albo to są biegi po górach, albo spinaczka, albo po prostu bieg na Jaworzynę z jakimś ciężkim 15-20-kilogramowym plecakiem. Gdyby udało się wejść na szczyt bez tlenu, bez dodatkowego tlenu, bez wspomagania z butli, byłby to wyczyn wielkiej rangi, ponieważ praktycznie na Makalu bez wspomagania tlenowego nie wyszedł dotychczas żaden Polak. Wszyscy, którzy wyszli, albo spali w tlenie, albo częściowo pomagali sobie w czasie podejścia. Wyszedł 22 lata temu pewien człowiek z Polski, ale nie wiemy, czy do końca można uznać to wyjście za prawdziwe, ponieważ zginął w trakcie zejścia i byłoby to takie pierwsze właściwe polskie wejście całkowicie bez tlenu. A tym bardziej na pewno byłbym pierwszym chryniczaninem, któremu udało się wspiąć tak wysoko, bez używania dodatkowego tlenu, bez używania szerpów do pomocy, tragarzy wysokościowych, którzy zazwyczaj pomagają imprezom komercyjnym. Jak już wspomniałem, jesteśmy wyprawą czysto sportową, zatem chcemy to zrobić w jak najlepszym stylu. Kierownikiem naszej wyprawy, jak już wspomniałem, jest Artur Heiser, jeden z najlepszych polskich czołowych himalaistów. Kierownikiem do spraw organizacyjnych, ponieważ na naszej wyprawie każdy ma przydzielone zadania. Nie jest to impreza komercyjna, więc nic, tam nie jest tak, że się przyjeżdża na lotnisko z plecakiem, tylko trzeba wszystko wcześniej przygotować, więc każdy z nas ma jakąś funkcję przydzieloną. Kierownikiem do spraw organizacyjnych jest Tomasz Wolfart, człowiek z Wrocławia. Za media, za kontakt medialny odpowiada Adam Bielecki. Za sprzęt
za całą organizację sprzętu wysokościowego Kacper Tekieli, za topografię odpowiada Tomasz Pastek. Ja jestem Jacek Groń, jestem menadżerem transportu, a tak, lekarzem na wyprawie będzie Maciej Stańczyk. Wyprawa na osobę kosztuje 25 tysięcy plus około 10 tysięcy trzeba mieć na sprzęt. Czyli łącznie trzeba szacować, że taki wyjazd kosztuje 35 tysięcy. I z tego 1/3 pokrywa Ministerstwo Sportu i Turystyki. Częściowo dorzuca się też Fundacja Wspierania Polskiego Alpinizmu imienia Kuczki, a także Polski Związek Alpinizmu. Resztę uczestnicy pokrywają sami. Jednym z głównych takich sponsorów naszego wyjazdu jest Himontain, który daje nam bardzo dużo sprzętu na tą wyprawę. A mnie osobiście wspiera m.in. Spółdzielnia Pracy Muszynianka, wspiera mnie także producent odzieży górskiej Ultrex z Łomnicy Zdrój. Bardzo duży udział finansowy zapewnił mi mój rodzimy klub wysokogórski z Nowego Sącza. Naprawdę pięknie się zachował, ponieważ kluby wysokogórskie raczej nie chcą przeznaczać pieniędzy na wyjazdy swoich uczestników, a klub z Nowego Sącza dorzucił mi naprawdę ładną część pieniędzy. Gemini Group wspiera mnie finansowo. Pomaga mi też zorganizować sobie sponsorów. Osoby, które chciałyby mnie wesprzeć, mogą albo wpłacić mi pieniądze na konto, jeśli nie potrzebują żadnych faktur ani niczego, albo da przekazać jakąś darowiznę dla osoby prywatnej. Ale jeśli ktoś by chciał na przykład, żeby to się odbyło na podstawie umów i faktur, bo większość firm tak po prostu notabene działa i wymaga, to wszystkie można pieniądze wpłacić na konto Sądeckiego Klubu Wysokogórskiego. W Nowym Sączu jest Klub Wysokogórski, którego jestem członkiem i po prostu można wpłacić na konto klubu, czy też do klubu, z zaznaczeniem, z adnotacją, że jest to na wyprawę na Makalu, żeby było.